Słowo Boże wyraźnie uczy nas, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie i uczy nas tego Słowo Boże o wiecznym bezpieczeństwie wierzących. Mamy takie miejsce w Ewangelii Jana, 13 rozdział, 2 werset, które jest używane niewłaściwie przez tych, którzy próbują wykrzywić Słowo Boże i próbują nam wmówić, że to miejsce jest dowodem na utracalność zbawienia, co nie jest prawdą. Przeczytam to miejsce. A gdy była wieczerza, diabeł już był wrzucił w serce Judasza, syna Szymonowego Iskariota, aby go wydał, wiedząc Jezus, że wszystko Ojciec podał do rąk Jego. I dalej 26 werset. Odpowiada Jezus, ten jest, któremu ja umoczywszy kęs chleba podam i umoczywszy kęs dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona, a po tym kęsie zaraz wstąpił weń szatan. Tedy mu rzekł Jezus, co czynisz, czyń prędzej. Oraz dołączono do tego argumentację tego typu. A gdy skończyła się wieczerza, diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go zdradził, a umoczywszy kęs dał ją Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona, a po kolacji szatan wszedł w niego. Judasz był często uważany za kogoś, kto utracił zbawienie. Mimo, że zajmował bardzo uprzywilejowane miejsce jako apostoł, ten błąd jest przykładem nieprzeczytania Pisma Świętego starannie. Uważne czytanie fragmentów dotyczących Judasza wskazuje, że nigdy w Pana Jezusa Judasz nie wierzył. Pierwsze miejsce, które nam tego dowodzi, to jest to, gdy Pan Jezus powiedział, są wśród was tacy, którzy nie wierzą, albowiem Jezus od początku wiedział, kim są ci, którzy nie uwierzyli i kto miał go wydać. Mamy tego dowód w Ewangelii Jana w rozdziale 6, w wersecie 64. Tutaj czytamy takie słowa. Ale są niektórzy z was, co nie wierzą, albowiem wiedział od początku Jezus, którzy są ci, co nie wierzą i kto jest ten, co go wyda. Co więcej, Pismo Święte mówi, że Judasz był diabłem, demonem. Jan, 6 rozdział, 70 werset. Odpowiedział im Jezus, czyliż nie ja was 12 wybrałem, ale jeden z was jest diabłem? Także jest powiedziane o Judaszu, że był złodziejem. To mówi nam tutaj Słowo Boże z Ewangelii Jana z 12 rozdziału, z 6 wersetu. A to mówił nie dlatego, żeby się troszczył o ubogich, ale że był złodziejem i miał worek i cokolwiek włożono nosił. Był osobą nieczystą, która nie została obmyta, co wynika z narodzin na nowo, o czym mówimy wyraźnie w wielu miejscach naszych rozważań. A przykład tego, że Pan Jezus tak oceniał Judasza, to jest 13 rozdział, 10 i 11 werset. To jest skandal, że używa się 13 rozdziału jako argumentu przeciwko nieutracalności zbawienia, gdzie w 13 rozdziale, 10 i 11 werset mówią o tym wyraźnie. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty,
Potrzebuje tylko nogi umyć, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, ale nie wszyscy, albowiem wiedział, kto go wyda, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Czyli widać wyraźnie, że wiedział, że Judasz jest nieczysty. Także Ewangelia Jana 17, rozdział 12, werset demaskuje Judasza jako syna zatracenia. 17, rozdział 12, werset. Gdym z nimi był na świecie, jam ich zachowywał w imieniu Twoim, tych, których mi dałeś, strzegłem, i żaden z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, żeby się pismo wypełniło. Syn zatracenia, 17, rozdział 12, werset. Także jest powiedziane, że Judasz był zdrajcą. Mateusza 26, rozdział 48, werset. Ale ten, który go wydawał, dał im był znak, mówiąc, którego pocałuję, ten jest i majcie go. I także Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 25 werset, deklarują, że był on po prostu przestępcą. I tak jest powiedziane, ażeby przyjął cząstkę usługiwania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odejść na miejsce swe. Czyli widzimy wyraźnie. Dlatego Pismo Święte pokazuje, że Judasz nigdy nie miał zbawienia do stracenia, bo go nigdy nie miał, nigdy nie był stracony. Był tylko fałszywym wyznawcą od samego początku i Pan Jezus Chrystus wiedział o tym przez cały czas. Judasz został zdemaskowany przez Pana Jezusa podczas tak zwanej ostatniej wieczerzy i udowodnił ten Judasz, że jest tym, kim jest, zdradzając Pana Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 25 werset. Ażeby przyjął cząstkę usługiwania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odejść na miejsce swe. Mówią nam, że kiedy umarł, udał się na swoje miejsce, co oznacza utraconą wieczność. Na wieki poszedł do jeziora ognistego, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. O bardzo niewielu osobach wiemy, że pójdą do piekła, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, oraz piekło zgotował diabłu i jego aniołom. Nie przygotował tego miejsca dla ludzi, ale niestety o Judaszu wiemy, że on do piekła poszedł. Drugą osobą, o której wiemy na pewno, że poszedł do piekła, to jest bogacz z 16 rozdziału Ewangelii Łukasza. Trzecią osobą, o której wiemy na pewno, że poszedł do piekła, jest Saul, król, o którym czytamy w Starym Testamencie. Niewiele jest takich osób, o których wiemy z całą pewnością, że poszły do wiecznych płomieni. Niestety, mamy wyraźnie pokazane, że jeśli nie uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, to i ty pójdziesz do miejsca, które zostało zgotowane diabłu i jego aniołom. Tam są nieludzkie warunki. Nie chciej tam iść. Idź do Pana Jezusa, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Jeśli twojemu domowi będzie głoszone Słowo Boże i też twoi domownicy uwierzą, to razem będziecie w radości w niebie, w chwale z Panem.